1 złoty 1957 rok, najbardziej kontrowersyjna i droga moneta PRL-u. Podaje ceny dla poszczególnych stanów zachowania tej monety. Słuchajcie, ta moneta luzem sprzedała się za 4450 złotych. Stan monety tej, co się sprzedała za taką cenę, to monety... Stan monety pierwszy, menniczy, wzorowy bez śladów użytkowania w obiegu, czyli nie ma tam żadnego śladu zniszczenia tej monety i jeszcze jest to moneta wyselekcjonowana, ponieważ jest to lustro bardzo widoczne, a nie każda moneta w stanie menniczym, idealnym, wzorowym posiada takie coś. Słuchajcie, podaje ceny dla poszczególnych stanów tej monety 1 zł 1957. Słuchajcie uważnie, oglądajcie do końca. Potężny nakład 58 milionów sztuk, 631 tysięcy, czyli moneta z punktu widzenia statystycznego, nie mająca prawa kosztować więcej niż kilka złotych. A tutaj ceny dużo, dużo wyższe. Czyli teoretycznie powinna być to moneta stosunkowo tania, tak jak powiedziałem. Co sprawia, że ta moneta może kosztować w wyjątkowych okolicznościach 4450 zł, czyli jedna średnia wypłata w państwie polskim grudzień 2022. Słuchajcie, po, po, podaje ceny na podstawie analiz aukcji internetowych. Moneta, o której tutaj mowa, że sprzedała się za 4450 zł, to oczywiście moneta idealna, mennicza, bez skazy, wyciągnięta z obiegu i od razu. Z obiegu, przepraszam, z mennicy i od razu przechowywana we właściwy sposób. Takich monet nikt nie posiada w domu, jeżeli ktoś nie był kolekcjonerem i nie wyłowił tej monety zawczasu, później w 57 roku, z datą 57 roku. Słuchajcie. Ceny na podstawie tych analiz internetowych stan pierwszy. 1000 do 5000 zł w zależności od lustra monety, czyli moneta musi być oprócz tego w stanie ideał, jaki sobie tylko możecie wyobrazić, menniczy musi być jeszcze to moneta w bardzo ładnym stanie lustra monety. Czyli od 1000 do 5000 złotych. Stan drugi, czyli taką monetę tutaj Wam teraz pokażę. Ja taką posiadam. Cena około 500-200 złotych. Słuchajcie, orzełek bardzo dobrze widoczny. Wszystko bardzo dobrze zachowane i widoczne. Bez większych zniszczeń. Stan trzeci, no to cena już 50-40 złotych. To już bardziej takie monety możecie posiadać. Stan czwarty, cena od 5 do 10 zł. No i stan piąty, słuchajcie, złom. Tutaj teraz widzicie, jak to wygląda taka moneta mocno zniszczona, aluminiowa, wytarta. Większość z Was ma monetę taką. Jest to niestety cena złomu. Ja za dzieciaka jeszcze pamiętam końcówką lat 80. wyciągałem 57 i 49 rocznik. Takie właśnie mnie wtedy cieszyły te monety. Wydawało mi się, że to będzie coś warte w przyszłości. Niestety w tym stanie jest to cena złomu. Jeżeli macie takim stanie jak tu widzicie, no to nie ma sensu nawet cokolwiek, gdziekolwiek się pytać kogoś ile to kosztuje, bo to jest nic nie warte. Musi być idealna Mennicza, taka jak teraz na przykład 2022, macie 5 złotówkę, to to złotówka 5,7 też musi tak wyglądać. I takiej monety na pewno większość z ludzi, która gdzieś tam podkładała w słoikach, nie może posiadać i nie posiada, więc tutaj już studzę wasze zapały, że biegnąć szukać gdzieś na strychu u dziadka. Jeżeli nie był kolekcjonerem, nie zbierał, nie wyłowił we wczesnych latach, no to niestety nie może posiadać takiej monety, ale cena. Tutaj analiza i ku wszystkim radościom numizmatyków może potrafi być taka wysoka. No i oczywiście dodam jeszcze, że niekoniecznie te aukcje kończą się finalizacją zakupu. Czyli, jeżeli ktoś wylicytował, niekoniecznie zgłasza się po takie wysokie licytacje, ale często jest to prawda. I słuchajcie, numizmatyka zaczyna się dzisiaj. Jak to wielokrotnie powtarzałem, tak się przechowuje monety dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą albo chcieliby zacząć. Mamy do tego takie oto klasery na monety. Karteczki wyciągane, i również wkładane w albumie. Tak się to zamyka. Wkłada się. Jest to podwójnie zabezpieczone, można sobie oglądać przy niewielkim nakładzie pieniędzy. Oczywiście przy złotówce 57. Jakby ktoś za chciał zacząć, no to jest to duży nakład pieniężny, ale można zacząć od tych niskich w tym sklepie, który tu widzicie, link do sklepu S Snumismatyka 10% zniżki na kod zakapio 2022 do końca roku wielokrotnego użytku. Jest to dobra forma ucieczki przed inflacją inwestycyjnie. Jeżeli ktoś ma więcej pieniążków odłożonych na koncie, to nigdy nie wiadomo, co się się z nimi stanie, natomiast kolekcjonerstwo jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Przemyśleć wieczorem, zimowe wieczory można przemyśleć, no i rozważyć propozycje inwestycji w kolekcjonerstwo. Trzymajcie się i do następnego. Hej!